Serdecznie witam z hali Łucznika w Prudniku na meczu, ostatnim meczu eliminacji Ligi Kadetów sezon 2008-2009. Smyk Prudnik, gospodarze w białych strojach i w granatowych Mosbitom, a sędziłem dzisiaj sędzia Jarosław Szwadowski. Znani sędziowie z Opolszczyzny. I pierwsze punkty będą chyba rzutów wolnych, faulowany wolnik. Bardzo ważny mecz dla Smyków z Prudnika. Porażka, pierwsze punkty w tym meczu. Wolnik, porażka eliminuje ich z dalszych ważnych gier w finale A. Zagrają w finale B. A tam się już o nic nie gra. Widzę, że tutaj Bytom, bo znam chłopaków mniej więcej, wyszedł w składzie. Ostrowski z siódemką, Wolnik z jedenastką, Migała z piętnastką. Nareszcie wrócił do gry. Żmuda. O, faulowany teraz był Wolnik. Odrobina. Tworkowski. Ładny piwocik Tworkowskiego, ale nie wpadło. Pierwsze punkty najbliższego zawodnika. Mamy remis. 2-2. Wolnik. Migała. Odrobina. Jest szansa na kontry. Ipr. Pierwsze prowadzenie Prudnika. 4-2 dla Prudnika. Mało ofensywny. Myślę, że mecz do samego końca będzie wyrównany. A wygra na pewno zespół lepszy, zespół, który dzisiaj więcej zdobędzie. Odrobina za 3 punkty. No, przydał mu się ten konkurs trójek ze mną. Muszę powiedzieć, że Odrobina pokonał mnie 5-3. Błąd kroków. 7-2 dla Smyka. Tworkowski. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej i portalu koszykarskiego z Prudnika nasz basket z hali Łucznika w Prudniku Zibi.